Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Bryc i mam po raz kolejny dzisiaj olbrzymią przyjemność przywitać. Ja wiem, że to trochę wynik szantażu emocjonalnego z ubiegłego miesiąca, ale opłacało się. Mam ogromną przyjemność przywitać naszych wyjątkowych gości, ponieważ temat jest bardzo wyjątkowy. Dzisiaj w ramach kolejnego czwartku rosyjskiego rozmawiamy na temat dzieci Kremla. To jest absolutnie kwestia nowa, nie do końca omawiana, a nawet uświadamiana sobie. Pretekstem do tej naszej dzisiejszej rozmowy jest raport, który powstał chyba 2 lata temu, z tego co pamiętam. On jest regularnie aktualizowany, ponieważ system się troszeczkę zmienia, ewoluuje. Autorami tego raportu jest właśnie Agnieszka Legucka i Bartosz Bieliszczuk, analitycy PISM. Agnieszka Legucka to jednocześnie nasza profesor z uczelni Wistula, jednocześnie gość z ubiegłego miesiąca, a Bartosz Bieliszczuk, chyba inicjator tego całego zamieszania związanego z dziećmi Kremla. Kochani, serdecznie Was witam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dzień dobry. Takim szantażom to chętnie się poddaję. Ja wiem, ten szantaż naprawdę zadziałał, ale zrobiłam to z absolutną świadomością, bo wiedziałam, że nie odmówisz. Jeżeli poproszę Cię na wizji o to, żebyś razem z Bartoszem poopowiadał o dzieciach Kremla, bo temat jest szalenie istotny. Okazuje się, że Wasz raport, zresztą Państwo możecie się przyjrzeć, a sam raport znaleźć na stronie pism.pl w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej. Ja wiem, że ten raport zrobił furorę w tak zwanej analityce międzynarodowej. Jest bardzo poczytny i to jest Wasz wkład w pogłębianie tak zwanej kremlinologii, bo kiedyś wydawało się, że już nie warto śledzić za tym, kto jest kim na Kremlu, kto jest jak blisko prezydenta Putina, a wy udowodniliście, że jednak warto tylko trochę spojrzeć na to z innej strony, czyli jak system się petryfikuje, jak system się odradza, nie poprzez dopływ świeżej krwi, ale poprzez wymianę generacyjną. I stąd pytanie w zasadzie, ponieważ już trochę Bartku sprzedałam informację, że to ty byłeś pomysłodawcą, ale powiedz mi, skąd pomysł na taki raport? Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Więc ja w PISM zajmuję się kwestiami energetycznymi, bezpieczeństwem energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej, polityką energetyczną Rosji. I cóż, przy analizie polityki niektórych koncernów, oczywiście zarówno Gazpromu, jak i Rosnieftu, czy innych koncernów branżowych, no cóż, niektóre nazwiska brzmiały bardzo, bardzo znajomo, ponieważ każdemu, kto interesuje się Rosją, takie nazwiska, jak już nie mówię nawet Putin, ale takie nazwiska jak Patruszew czy Rotenberg, coś powinny mówić. No i podczas kilku czy licznych rozmów przy kawie, czy korytarzowych rozmów w PISM właśnie z Agą, która zajmuje się polityką rosyjską, również polityką wewnętrzną Rosji, narodził się pomysł, żeby spróbować połączyć siły i pokazać ten big picture i być może jakieś powiązania z polityką międzynarodową, z polityką wewnętrzną, pokazać jakie znaczenie mają zarówno wielkie koncerny, głównie energetyczne, na tym się najbardziej skupialiśmy, jak i właśnie ta nowa generacja elit rosyjskich, czyli wszyscy potomkowie, krewni, znajomi zarówno Putina, jak i jego najbliższego kręgu znajomych, którzy zarządzają de facto nie tylko politycznie Rosją, ale też gospodarką rosyjską. Ja wiedziałam, że to się wszystko pewnie od kawy zaczęło. Nie od jednej kawy, bo nie tylko tak się robi analitykę, czyli wpada się na dobre pomysły, ale tak generalnie robi się także politykę zagraniczną, czyli nie uzgadnia się najważniejsze sprawy oficjalnie przy stole negocjacyjnym, ale nieoficjalnie właśnie przy symbolicznej
kawie i nie tylko, prawda? Więc... No tak, ale w ogóle jak zaczęliśmy myśleć o tym raporcie, to mieliśmy zupełnie inny pomysł. A chcieliśmy pokazać właśnie te dzieci Kremla, zaraz postaramy się przybliżyć, co to znaczy, ale w ogóle w czasie, kiedy pracowaliśmy nad tym, bo pracowaliśmy też 2 lata nad tym raportem, wyszło tyle rzeczy, że skupiliśmy się bardziej na mechanizmach, jak to funkcjonuje, a nie tylko, żeby wyliczyć. Początkowo to chcieliśmy tylko pokazać, że tam z tyłu są dzieci Kremla, żony i tak dalej i oni mają wpływ, gdzie są, zobaczyć, umiejscowić ich, a potem okazało się, że nie, że to tak naprawdę to mamy tę zmianę pokoleniową, a gdzie ten system, to o czym mówisz właśnie, że petryfikują, po prostu są takimi proxy, takimi osobami, które umacniają pozycję swoich rodziców w danym systemie politycznym. No i rzeczywiście to było coś nowego, to w ogóle było bardzo fascynujące śledzenie, kto kim, z kim i dlaczego i gdzie te dzieci są, gdzie studiują, co robią, więc... No tak, zajęło to dużo czasu, ale wyszło wtedy, kiedy ten pierwszy rzut, jak żeśmy rozmawiali, zaczęliśmy się tym zajmować, nagle Dmitrij Patruszew, czyli syn Nikołaja Patruszewa, został ministrem rolnictwa. I wtedy to był taki moment, w którym zrozumieliśmy, że te 2 lata, nad którymi pracowaliśmy, gdzie stawialiśmy tezę, że być może oni będą zajmować jakieś ważne pozycje, pach po prostu. Dzień dobry, prezent taki. W postaci takiej, że właśnie dzieci, które gdzieś tam były upychane, niepokazywane na zewnątrz, ukrywane przed mediami, nagle zostaje ministrem rolnictwa i notabene tym ministrem rolnictwa już jest do dnia dzisiejszego. Ale Agnieszko, nie odkładaj mikrofonu, bo w takim razie kim są te dzieci Kremla? Bo powiedziałeś, że to raczej chodzi o mechanizmy, ale wy ten mechanizm nazywacie dziećmi Kremla. Czy jesteś w stanie powiedzieć w takim razie, jak wygląda kondycja władzy w Rosji, dlaczego muszą się posiłkować dziećmi Kremla? No tak, dzieci Kremla to oczywiście jest taki marketingowy chwyt, nazwa, która próbuje łączyć wiele elementów. To są potomkowie, czyli właśnie dzieci, ale one te dzieci mają już za 30-40 lat, bo obecna elita władzy dość długo jest przy władzy. No Putin 20, tak 6 lat już tak ciągiem trzyma się, oprócz takiego 4-letniego okresu premierostwa. Potem mamy Siergieja Ławrowa, który od 2004 roku jest ministrem spraw zagranicznych. Mamy Dmitrija Pieskowa, który od 2012, Sieczina wspomnianego też od 2012 roku, czyli to jest taka elita, czyli osoby bardzo blisko związane z Władimirem Putinem, którzy niewątpliwie biologicznie się starzeją. I to ten bliski krąg, bardzo bliski krąg, taka bardzo znana socjolog rosyjska zdefiniowała, że to ma taki charakter piramidy. I my poszliśmy tym tropem, że mamy super elitę tam na samym wierzchołku, a ten bliski bardzo krąg, to nie tylko muszą być osoby politycznie związane, czy też właśnie tak jak minister spraw zagranicznych, ale też oligarchowie, jak Rotenbergcy, którzy są bardzo blisko związani z Putinem. Więc to są zarówno i politycy, i oligarchowie, co właśnie jest nazywane jako tą super elitą. 20-30 osób takich blisko związanych z Władimirem Putinem. Potem mamy kolejny poziom tej piramidy, troszeczkę niżej, mamy tak zwaną elitę strategiczną. A to już są grupy interesów, byśmy powiedzieli. Czyli to są siłowiki, czyli cała generalicja, ale służby specjalne. To są oligarchowie też mniejszej wagi, ale także gubernatorzy, którzy w rosyjskiej historii też mieli wpływ. Ważny element jest taki, że ta strategiczna elita ma wpływ na podejmowanie decyzji. No i na najniższym tym poziomie tej elity władzy w Rosji jest elita polityczna. I to jest, byśmy powiedzieli, takie osoby, które nie dostają z nadania
albo przynajmniej nie zawsze dostają z nadania pozycję polityczną, ale na przykład zostają parlamentarzystami i z tego właśnie klucza politycznego wchodzą do tego najniższego poziomu. Oni już mają trochę mniej możliwości do decydowania, ale te dzieci Kremla, które myśmy zidentyfikowali zarówno jako potomków i polityków, ale także oligarchów, a to są osoby, które właśnie gdzieś tam w tej strategicznej elicie albo politycznej się umiejscawiają i wzmacniają tę piramidę, bo chcą mieć wpływ na tę elitę strategiczną, czyli ten bardzo wąski krąg. No i potomkowie, czyli właśnie dzieci 20, 30, 40 latkowie, którzy, to co dla nas było jako politologów też ważne, tak, bo to chcieliśmy się trochę odróżnić od pudelka, tak, żeby nie opisywać, że tam jeździ wystawnie, ma jachty i tak dalej, bo to wszystko można sobie poczytać gdzie indziej, tylko chcieliśmy pokazać mechanizmy, które wzmacniają politycznie Władimira Putina i tę właśnie wąską grupę ludzi i patrzyliśmy takim kluczem, jak konkretne dzieci umacniają pozycję rodziców, nie tylko gdzie są i co robią, ale jaki ten moment zwrotny, czyli właśnie, że minister spraw zagranicznych ma córkę, ona i zięcia, którzy dogadują się z powiedzmy oligarchami w dziedzinie farmaceutyki. Z kolei właśnie wiadomo jest, że skoro Winokurow, to właśnie zięć ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, ma dojście do ministra, więc także ma wyjście na zewnątrz. Więc to wszystko okazało się dla nas też odkryciem, że tak wiele łączy zarówno dzieci i takich klanowych, trochę mafijnych powiązań. I dlatego uznaliśmy, że to może być fajne dla analityków, ale także dla osób, które myślą o przyszłości tej elity. Właśnie, i teraz kontynuując, bo zarysowałaś strukturę mechanizmu, który nazywacie dziećmi Kremla, ale Bartku, ja sobie tu wypisałam kilka cytatów z waszego raportu i ciebie chciałabym o to zapytać, bo zresztą Agnieszka już o tym wspomniała, że równolegle następował, tutaj cytuję, proces włączania dzieci Kremla do systemu wewnętrznego Rosji i Agnieszka przytoczyła przykład tego pierwszego dziecka Kremla, które wypłynęło w 2018 roku, tak? Czyli kiedy Nikołaj Patruszew został ministrem rolnictwa, ale jeszcze dodajecie... Nikołaj jest bardzo bliskim przyjacielem Putina i bardzo... Tak. Ważne miejsce zajmuje też. Tak, A drugi syn realizuje się gdzie indziej. No więc o tym właśnie. Zaraz powiemy. No więc właśnie, ale wy jeszcze piszecie tak, że nepotyzm służy jednak nie tylko czerpaniu korzyści materialnych. Dzieci są dla rosyjskiej elity swoistym wehikułem przetrwania. Jak w takim razie, na czym polega mechanizm dzieci Kremla w polityce wewnętrznej Rosji, czy w ogóle w systemie wewnętrznym władzy? Tak, właśnie Aga już powiedziała, że nazwiska to w zasadzie moglibyśmy godzinami tutaj przytaczać, zarówno te powiedzmy najważniejszych, najbliższych współpracowników Putina, jak i tych niższych szarż. Ja tylko się wtrącę, bardzo przepraszam, ale jeżeli Państwo zobaczycie, ja nawet sobie wydrukowałam taką jedną z bardziej wizualnych stron, taki graf, który zrobiliście w raporcie. I można powiedzieć, że faktycznie to jest taki kalejdoskop nazwisk, więc ja zachęcam do zajrzenia do raportu, bo naprawdę jest arcyciekawy i nie tylko sam tekst jest ciekawy, ale to po prostu ubieraliście w schematy, w grafy i pokazywaliście także w takiej wersji, powiedziałabym, bardziej obrazowej. To nasz kolega Jakub Pińkowski zrobił taki właśnie super graf. Zresztą kolorowo wygląda jeszcze lepiej, bo jest w kolorach flagi rosyjskiej. Ale rzeczywiście tutaj też próbowaliśmy rozrysować to, bo nie oszukujmy się, że wiele też Reutersów i nie Reutersów i innych Guardianów też zajmowało się powiązaniami rosyjskiej elity właśnie w taki graficzny sposób, ale myśmy nie potrafiliśmy, albo przynajmniej zmagaliśmy się przez długi czas, żeby pokazać ten drugi rząd, czyli właśnie te dzieci Kremla. No i tutaj Jakub tam przyszedł z pomocą. Tak. Co należy podkreślić, pracowaliśmy na źródłach otwartych, to znaczy tutaj oczywiście mamy też
wiedzę, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować w otwartych źródłach, w takich wypadkach powiedzmy odpuszczaliśmy sobie pójście po sensację, czy tak jak Aga mówiła, nie chodzi o to, żeby zamieniać analitykę w taką rubrykę towarzyską albo serwisy plotkarskie, chociaż oczywiście to też jest kuszące, widząc gdzie są dzieci Kremla, wszyscy znajomi, krewni. Natomiast to, co jest istotne, jeżeli prześledzi się ileś tych nazwisk, czyli właśnie dzieci na przykład Nikołaja Patruszewa, czyli sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czy dzieci bliskich, przyjaciół Putina jeszcze z czasów petersburskich, Rotenbergów i tak dalej, to można powiedzieć o pewnych prawidłowościach. To znaczy najprostsze, co można powiedzieć, no to chcą się dorwać do kasy, prawda? Chcą mieć pieniądze. No ale tak naprawdę tutaj chodzi jeszcze o coś więcej. To znaczy w Rosji, i to jest bardzo ważne też dla zrozumienia tego, jak działa system wewnętrzny Rosji, polityka, biznes. O ile często mówi się, czy pokazuje, jak w krajach zachodnich, jakie wpływy ma biznes, szefowie wielkich korporacji, no to jednak tam oni są niezależnymi podmiotami, aktorami, który ma pewien wpływ na politykę. Natomiast w Rosji, w przeciwieństwie do takiej też klasycznej oligarchii, czy już nie mówiąc właśnie o państwach zachodnich, tutaj jeżeli jesteś blisko władzy, jeżeli jesteś blisko Putina, jego przyjaciół, no to wtedy masz władzę, masz wpływy, pieniądze oczywiście też, ale i stoisz na czele spółek, no nie tylko państwowych, ale też prywatnych. Więc poza pieniędzmi należy pamiętać też właśnie o wpływach, jakie wiążą się z zarządzaniem koncernami rosyjskimi, bo tu mówimy o potężnych koncernach, które mają zasięg globalny nieraz. W wielu przypadkach odpowiadają też za całe sektory gospodarki. Na przykład rosyjski Rosatom odpowiada za cały rosyjski sektor jądrowy. Gazprom ma monopol na eksport gazociągami z Rosji. Z kolei Rosneft jest jedną z największych spółek naftowo-gazowych na świecie i tak dalej, i tak dalej. Więc mówimy o całych sektorach albo branżach gospodarki, którymi zarządzają właśnie bliscy elity. I tu chodzi właśnie nie tylko o pieniądze, nie tylko o na przykład miejsca pracy, no bo Gazprom, Rosneft to są koncerny, które zatrudniają powyżej 300-400 tysięcy ludzi, więc to też jest istotne z perspektywy polityki społecznej, ale również, i co chyba nas będzie najbardziej interesować, z perspektywy polityki międzynarodowej. Gazprom, no tego koncernu chyba nie muszę przedstawiać, często jest określany po prostu jako narzędzie polityczne Kremla, wykorzystuje dostawy gazu czy kontrakty dla realizacji polityki zagranicznej Kremla. Zresztą Aleksiej Miller, który stoi na czele Gazpromu, jest bliskim przyjacielem Putina jeszcze z czasów petersburskich. Mamy również Rosneft, na jego czele stoi Igor Sieczin, określany jako osoba numer dwa w Rosji. I co istotne, tutaj mówiliśmy już o wpływach. Sieczin, jego formalna pozycja, to znaczy szefa koncernu naftowego, de facto nie odpowiada realnej pozycji w strukturach władzy, bo mówimy o osobie, która była w stanie wysłać do łagru urzędującego ministra gospodarki Uliukajewa, kiedy ten sprzeciwił się przejęciu jednego z koncernów Baszneft właśnie przez Rosneft. To jest jeden z takich case'ów pokazujący właśnie, jakie wpływy mają ci najbliżsi ludzie Putina, również ich dzieci, rodziny, no ale ma to znaczenie również na arenie międzynarodowej. Tu właśnie przykład Rosneftu jest bardzo dobrym studium przypadku, bo wydaje się, można odnieść wrażenie, że Sieczin wręcz albo nadal odpowiada, albo przez długi czas odpowiadał de facto za prowadzenie polityki Rosji wobec Wenezueli. Znaczy Rosneft jest tam zaangażowany zarówno w projekty wydobywcze, które są kluczowe dla tego kraju, który większość dochodów budżetowych czerpie z wydobycia i eksportu ropy. Rosneft udziela pożyczek Wenezueli krajowym koncernom i również po wprowadzeniu sankcji amerykańskiej wobec
wobec Wenezueli, to Rosniew zajmował się, czy pomagał omijać te sankcje poprzez eksport, przez swoje spółki zarejestrowane w Szwajcarii, eksport wenezuelskiej ropy. Więc mówimy tu również o znaczeniu międzynarodowym. Natomiast wracając znowu na chwilę na to poletko, powiedzmy, krajowe, rosyjskie, to warto też zauważyć, warto też pamiętać, jakie były okoliczności przekazania władzy Putinowi. To znaczy Jelcyn i jego rodzina, powiązani z nim oligarchowie, przekazali władzę Putinowi w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. To już nawet pomijając ten background i doświadczenie zawodowe Putina w strukturach siłowych, tego jak taka formacja, jakie postrzeganie świata mają właśnie tak zwane siłowiki, czyli te struktury siłowe, to też warto pamiętać o tym doświadczeniu, to znaczy obecna elita władzy wie, że może kiedyś ją stracić, może nie za rok, dwa, ale już za 10 lat mogą się obawiać nie tego, że zostaną rozliczeni, powiedzmy, nie tylko przez demokratyczne władze, ale wręcz przez konkurencyjne klany. To znaczy, to warto pamiętać, że tu zagrożeniem jest nie tylko, powiedzmy, demokratyczna, praworządna Rosja, ale wręcz konkurencyjne klany, które mogą wyciąć dotychczasową elitę. Więc tutaj kto może być bardziej zaufanym człowiekiem, który nie tylko pozwoli się wzbogacić, ale też właśnie zapewni bezpieczeństwo, sprawi, że te największe, najważniejsze koncerny czy całe branże będą zarządzane, kontrolowane. No, tylko dzieci, najbliżsi i właśnie taka sieć powiązań ma to zapewnić. Jest to również istotne z punktu widzenia ewentualnego przekazania władzy. Dużo się w ostatnich latach spekulowało, tu Aga więcej pewnie powie o ewentualnym przekazaniu władzy albo co po Putinie. Natomiast warto też pamiętać, że tu nie musi być jakiegoś wielkiego masterplanu przekazania władzy. Po prostu taka jest logika systemu, że te dzieci są umieszczane na takich stanowiskach właśnie, żeby zabezpieczać interesy ich rodziców i w efekcie, w perspektywie 5-10 lat może się okazać, że to właśnie oni są naturalnymi spadkobiercami, jako trzymającymi te wszystkie kluczowe przepływy i finansowe i trzymające rękę na tych wszystkich, powiedzmy, wajchach władzy rosyjskiej. Więc to może być zarówno plan przekazania władzy długoterminowej, jak i sama logika systemu doprowadzi do tego, że to oni będą spadkobiercami obecnej elity. Wy to nazywacie systemem klanowo-mafijnym, z tego co pamiętam. Funkcjonuje jeszcze taki opis, że jest to klasyczna kleptokracja. Ale prawdą jest, że chyba wytworzył się taki swoisty, współczesny dwór, gdzie ciągłość zapewnią młode książęta, prawda? Czyli ta generacja Kreml 2.0, bo to chyba o to chodzi. I jeżeli sami odpowiedzieliście na to pytanie, jeżeli zastanawiamy się, co po Putinie, to wiemy, co po Putinie. To znaczy już starszej generacji może nie będzie, ale będą dzieci, które będą kontynuowały tradycje, system, mechanizmy. To może nie będzie się nazywało putinizmem, może się nazywać inaczej, natomiast mechanizm będzie miał dokładnie te same zasady. Jeśli mogę tylko dodać do tego, co powiedział Bartek, to na przykład właśnie Andrzej Patruszew, drugi syn Nikołaja Patruszewa. Ale Aguś, przepraszam cię, wyjaśnij, bo nie każdy, wy jesteście specjalni, rzucacie nazwiskami, ale nie każdy z naszych Bartek już wspomniał, że Nikołaj Patruszew to jest bardzo bliski współpracownik Władimira Putina, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, takiego najważniejszego gremium, które decyduje o strategicznych decyzjach w państwie. No, strategicznych, dotyczących przetrwania, nie tylko samego bezpieczeństwa, czy broni atomowej i takich innych rzeczach. No ale skoro rozmawiamy właśnie o energetyce, to syn Nikołaja Patruszewa, Andrzej Patruszew, a w różnych tam spółkach energetycznych, to Bartek wie lepiej, ale zajmował się eksploracją Arktyki. Tak? Czyli z jednej strony te dzieci, czy też właśnie rodzina ma
być tym, że no zabezpiecza się dzieci, no żeby mieli dobre zarobki i fajne miejsca pracy, ale z drugiej strony są takimi właśnie proxy, czyli gdzieś tam są umiejscowiane w strategicznych miejscach, strategicznych punktach, żeby z kolei rodzice wiedzieli, że no wiemy, co się tam dzieje i mamy ucho, oko na to wszystko, co chociażby w spółkach energetycznych, czy w bankowości, czy w inwestycjach się dzieje, także... To tylko takie uzupełnienie małe. Bardzo dobrze, bo to uzupełnienie łączy mi się jeszcze z tym, co powiedziałaś w pierwszej części, że nie zawsze jest tak, że, znaczy, może raczej, że dzieci są, jakby wychodzą na wierzch, że coraz więcej o nich wiemy, ale jest jeden tylko problem. Znaczy, ja osobiście zadaję sobie pytanie ciągle od lat to samo. Jeżeli wychodzą w systemie dzieci Kremla, to dlaczego prezydent Putin nie chwali się swoimi dziećmi, chociaż my wiemy, jakie stanowiska zajmują, co robią, ale te dzieci się nie do końca przyznają do ojca, a ojciec do tych dzieci. Czy jesteście w stanie wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego inni nie mają z tym problemu, a prezydent Putin jednak nie przyznaje się do końca do swoich córek? Ja tylko jeszcze uzupełnię jedną rzecz, tak jak rozmawiamy o Rosji, no to przecież na też sąsiedni w Białorusi teraz Aleksander Łukaszenka, który no jedyny jego problem, ponieważ potrafi trzymać silną władzę represjami, no jedyny jego problem to jest biologia. I to, że on właśnie hoduje swojego klona, czyli syna Kole, który jeździ z nim teraz na wycieczki i na spotkania z Putinem. Putin tak rzeczywiście z rezerwą początkowo podchodził, nawet na jakimś tam uroczystości, pamiętam, nie chciał mu podać ręki. Ale na jachcie podał. Ale na jachcie już, tak powiem, to było otwarcie nowych relacji rodzinnych, klanowo-mafijnych. Tak tutaj też żeśmy się zastanawiali nad tymi terminami, czy możemy ich używać. Ale tak jak popatrzyliśmy, jak to jest właśnie z tyłu te powiązania, to rzeczywiście nam się to skojarzyło. A tutaj fenomen Putina i jego córek, tak? Bo oficjalnie z pierwszej żony ma dwie córki, których zdjęcie oficjalne jest na stronie, już nie pamiętam której, ale o tym, czym właśnie, o rodzinie Putina i tak dalej, to one mają 6 lat, tak około 6-7 lat, takie dziewczynki fajne z kucykami. I to jest właśnie Maria i Katerina. A potem nic. I do dzisiaj my się tylko możemy domyślać, co one robią i czym się zajmują. No bo na przykład Katerina Tichonowa, która ma takie nazwisko, jest Katerina Władimirowna, czyli po ojcu, się można domyślić, ojcostwo ma po ojcu, więc Tichonowa. Tak? I ona jest chyba najbardziej taką, bardziej eksponowaną niż Maria, której w sumie bardziej karierę robi mąż Holender, tak? To tutaj też Bartek dopowie, ale dlaczego właśnie Władimir Putin nie chce pokazywać swoich córek? A w moim przekonaniu to burzy jego obraz takiego macho, który jest jak poświęca się dla państwa, poświęca się dla narodu, a walczy z różnymi przeciwnościami losu, ale jako tak samotny wilk podejmuje najważniejsze decyzje. I to taki wpisuje się w taki archetyp przywódcy carskiej Rosji i Związku Radzieckiego i teraz Federacji Rosyjskiej. Zresztą to, że on się rozwiódł z żoną, chociaż przecież chodzi do cerkwi, pokazuje siebie jako bardzo religijnego człowieka. Nieoficjalnie też ma jeszcze młodszą, malutką córeczkę od takiej lekko atletki Aliny Kabajewej, która notabene też zasiada w Dumie Rosyjskiej, rosyjskim parlamencie i bardzo chętnie jakby wspiera wszelkie inicjatywy legislacyjne, które wychodzą ze strony władzy. Więc to, że on ich to, że on ukrywa dzieci, ma też przekonywać do siebie obywateli. No bo nie oszukujmy się, Rosjanie też zdają sobie sprawę, że ten system jest mafijno-klanowy i bardzo niechętnie widzą to, że na przykład większość urzędników państwowych ma
jeżeli ma tylko możliwość, to kształci dzieci za granicą, leczy się za granicą, majątki trzymają za granicą i nawet zmiany konstytucji w zeszłym roku mówiły o tym, że właśnie nie można mieć podwójnego obywatelstwa, jeżeli jest się urzędnikiem państwowym. Czyli pewne zmiany wychodziły naprzeciw takim społecznemu oburzeniu, że ci ludzie, ci bogaci, lepiej usytuowani, trzymają kasę za granicą. I w związku z tym pojawia się kwestia i westernizacji, i nie. A kwestia tych dzieci, tych Kateriny Tichonowej, no to w moim przekonaniu to jest takie kolejna kieszeń. Czyli, nie wiem, pewnie rozmawialiście wielokrotnie na temat, i w ogóle rozmawialiśmy też na temat tego pałacu Putina, gdzie pokazane jest, że Putin tam nie istnieje w dokumentach, ale ma szereg ludzi, którzy w dokumentach funkcjonują i wiadomo, że pośrednio są po prostu takimi usługodawcami dla Władimira Putina. To dzieci Kremla też są takimi kieszeniami, bo na przykład Kateryna Tichonowa, ona jest dyrektorką, bądź właśnie zarządza takim funduszem Inopraktika. No, tylko że Inopraktika, jak tak się popatrzy głębiej, kto tam zasiada w władzach takich doradczych, no to mamy całe nazwiska, te, które, że tak powiem, z tego grafiku, który dzisiaj pokazywałaś, możemy wyeksponować. A jednocześnie ta fundacja, która jest taką fundacją badawczą przy Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim, a tam głównymi dawcami, sponsorami tego funduszu badawczego, no to jest właśnie Rosnieft, Gazprombank, Transnieft, Sibur i te najważniejsze państwowe koncerny, które zasilają jej fundację, a przez to też, no jeżeli Putin nie chce dostać łapówki, no to mówi, no wiecie, gdzie mam córkę. I po prostu wszystko. Wiecie, kto prowadzi badania. Tak, wiecie, kto prowadzi badania, trzeba rozwijać kraj, trzeba mieć nowe technologie, nowe możliwości. Zresztą Kateryna Tichonowa zrobiła doktorat na tym uniwersytecie, a szczerze mówiąc nie jestem w stanie przypomnieć sobie tematu, nie dlatego, że jest po prostu bardzo skomplikowany. Tak jak to było opisywane, to dotyczył tego, że bada się technologię ułatwiającą astronautom funkcjonowanie bez grawitacji. To jest to, co ja byłam w stanie zrozumieć, ale to było ogromnie skomplikowane. No i oczywiście, kto był promotorem? Rektor Uniwersytetu Moskiewskiego. Więc Kateryna Tichonowa jest osobą, która zdecydowanie jest może nie tyle na eksponowanym stanowisku, ale już coraz bardziej jest, bo na ostatnim właśnie spotkaniu takim rosyjskim Davos, czyli tak, tym ekonomicznym w Petersburgu, spotkaniu, takim szczycie, gdzie Putin wielokrotnie występuje, to jest takie prestiżowe mocno, no to występowała Kateryna Tichonowa, tylko oczywiście bez podpisu, że wiecie, kto to jest, no ale wszyscy wiedzą, wszyscy zdają sobie sprawę, kim ona jest i zaczyna być coraz bardziej widoczna nie tylko w mediach, ale też w mediach społecznościowych, bo też na YouTubie można sobie obejrzeć wszystkie jej tam wywiady, więc być może nie będą to dzieci, które, te dzieci Kremla, bo tak mówisz o elicie 2.0, nie będą może na najwyżej w tej strategicznej punkcie piramidy, tej super elicie, ale niewątpliwie w te części tej elity będą mogli zasilić po prostu swoimi osobami, jako te, żeby móc umocnić władzę swoich rodziców. Nasz kusi zapytać o to, bo rozmawiamy o oficjalnych dzieciach, jak się tworzy krąg nieoficjalnych, prawda? Czyli ze związku z lekkoatletką. Ale zobaczymy, tam chyba to dziecko jest bardzo malutkie. No ale to była też taka afera kilka, prawda, lat temu, że Putin zniknął na 7 dni i właśnie wszyscy się zastanawiali, czy żyje i przypadkiem nie ma jakiegoś naturalnego, jakby naturalnej ewolucji władzy. Dokładnie, a okazało się, że właśnie prawdopodobnie asystował przy narodzinach swojej trzeciej córki. No to się wydało, ale wracając, jakby przechodzimy od córek prezydenta Putina
Ty, Bartku, zarysowałeś, jak wygląda ten mechanizm wewnątrzpolityczny dzieci Kremla, ale pójdźmy jeszcze głębiej. Jak wygląda to w poszczególnych sektorach, bo trochę zrobiłeś nam apetyt na dzieci Kremla, na przykład w tych wielkich korporacjach surowcowych, nie wiem, w bankowości. Tam też to tak głęboko sięga, bo tu mówimy o władzy, ale jakby jeszcze są, tak jak powiedziałeś, te strategiczne przedsiębiorstwa. Tak, znaczy tu, tak jak mówiłem, można powiedzieć, że w zasadzie w każdej większej branży mamy jakichś ludzi, powiedzmy, najbliższego kręgu Putina, władzy. Rosja jest często widziana właśnie przez pryzmat, czy rosyjska gospodarka przez pryzmat ropy, gazu. Warto pamiętać też, że również branże takie jak kolejowa, gdzie koleje rosyjskie zatrudniają ponad 800 tysięcy ludzi, czy rolnictwo są istotne, prawda? Zresztą wspomniany już Dmitrij Patruszew został ministrem rolnictwa. To jest też jedna z bardzo ważnych gałęzi rosyjskiej gospodarki. Również wiąże się z pewnymi wpływami, możliwością wzbogacenia się i tak dalej, i tak dalej. Chociaż oczywiście te branże, powiedzmy branża energetyczna najbardziej rzuca się w oczy, jest być może najciekawsza, więc chciałbym się skupić też na, powiedzmy, spółkach naftowo-gazowych. Tutaj warto pamiętać, że nie tylko mówimy o zarządzaniu samymi spółkami. Na przykład w Gazpromie jest Michał Putin. On akurat nie zmienił nazwiska, jest po prostu w zarządzie, na oficjalnej stronie możemy go znaleźć. To jest kuzyn Putina, Patruszew, wspomniany, oprócz tego, że jest ministrem rolnictwa, jest również w Radzie Dyrektorów Gazpromu. Z kolei jego brat, drugi syn Patruszewa, jest w spółce córce Gazpromu, Gazprom Nieft, która zajmuje się wydobyciem ropy, między innymi na szelfie arktycznym. Aga tu wspominała o projektach arktycznych. On wcześniej z kolei był w Rosniefcie u Sieczina, również już wspomnianego, gdzie zajmował się właśnie Arktyką. Ale powinniśmy patrzeć nie tylko na właśnie zarządy danych spółek, ale również patrzeć na tą całą sieć tą sieć klientelistyczną, która wytwarza się w rosyjskim sektorze energetycznym w spółkach. Na przykład Gennadij Timczenko, jeden z najbliższych współpracowników Putina, często określany jako jeden z bankierów Putina, na którego są przepisywane majątki, przez którego przechodzą znaczące przepływy finansowe. On się wzbogacił między innymi w ten sposób, że pośredniczył w eksporcie ropy naftowej z Rosji. Założył spółkę Gunvor, która swego czasu, jeszcze tam 10 lat temu, odpowiadała za około 1/3 eksportu morskiego ropy naftowej z Rosji. Mówimy o jednym z największych producentów i eksporterów ropy na świecie. I trudno się dziwić, że Timczenko jest miliarderem i w związku z tym ma też znaczące wpływy. Zresztą jego kolega Leonid Michelson zarządza teraz tak zwanym prywatnym tylko formalnie Nowatekiem, no bo tak naprawdę powiązanym blisko poprzez te sieci personalne z Kremlem, Nowatekiem, który zajmuje się z kolei rozwojem projektów arktycznych, eksportem gazu skroplonego z Arktyki. Więc tu specjalnie dla przyjaciela Timczenki, zaufanej osoby Kremla, wykrojono część tego tortu, ponieważ bardzo długo to Gazprom miał całkowity monopol na eksport gazu z Rosji. Tutaj zachował monopol na eksport gazociągami, ale pozwolono właśnie ten gaz skroplony LNG eksportować spółce osoby bardzo bliskiej centrum władzy Rosji. Jeżeli chodzi jeszcze o Timczenkę, no to jego córka Ksenia Frank z kolei jest zatrudniona w spółce Transoil, była tam, czy jest tam na wysokim stanowisku również i również była zaangażowana między innymi w wypracowywanie strategicznych dokumentów spółki. Ta spółka jest odpowiedzialna za około 1/4 transportu kolejowego rosyjskiej ropy, więc również można sobie wyobrazić, z jakimi wpływami
wpływami, nie tylko finansowymi, się to wiąże. To jest przykład właśnie takiego tworzenia, czy sam przykład Timczenki, sztucznych pośredników i no de facto pasożytowania na krajowej branży energetycznej, gdzie on zarabia tylko na pośrednictwie. Inny taki przykład to bracia Rotenberg, którzy wzbogacają się, których koncerny, których firmy wzbogacają się jako poddostawcy przy projektach Gazpromu. Byli zaangażowani w Nord Stream 1, już wybudowany, działający i również obecnie budowany Nord Stream 2. Po prostu ich spółki pośredniczą w na przykład sprzedaży stali gazociągów. Nie ma tu wartości dodanej, powiedzmy, z ich funkcjonowania, no ale pieniądze trafiają tam gdzie powinny. I co ciekawe, Igor Rotenberg, czyli syn jednego z braci Rotenbergów, trafił na amerykańską listę sankcji właśnie za to, że jak to określił Departament Stanu, na niego były przepisane pewne aktywa, zajmował się tutaj chronieniem ojca przed sankcjami poprzez wzięcie na siebie tych aktywów. I jeszcze, bo widzę, że chcesz o coś dopytać, nie, to może... Nie, cały czas o Rotenbergów. Czy ja dobrze pamiętam, ale dobrze pamiętam. Agnieszka czyta mi w myślach. Wiesz, o co chcę zapytać. Arkady Rotenberg to jest ten, który wziął na siebie pałac Putina, prawda? To jest ten, który po długim czasie sobie przypomniał, tak, jak już się zrobiła wielka awantura, i prezydent Putin już nie miał jak się tłumaczyć, że to w zasadzie nie dla niego, no bo, prawda, to wtedy Arkady Rotenberg powiedział, to w końcu jakby nie było... To było moje. No, jakże nie pomóc przyjacielowi, prawda? No więc... To już właśnie od lat, jeszcze zanim, właśnie przed tym słynnym wideo Nawalnego, były już pewne plotki, zdjęcia pojedyncze z budowy tego pałacu i wtedy pojawiały się domniemania, że to jest prawdopodobnie kogoś znaczącego, czyli oligarchy wagi właśnie Sieczina, wagi Rotenberga albo Kowalczuka. No, okazało się, że rzeczywistość jest jeszcze bardziej ciekawa i zaskakująca. To znaczy, tak jak mówisz, to możemy z całą pewnością stwierdzić, że po prostu tutaj musiał się przyznać, żeby chronić swojego przyjaciela Putina. A co jeszcze jest ważne i istotne, to nawet jeden z raportów państwowego rosyjskiego Sberbanku, który przeanalizował projekty strategiczne, projekty energetyczne Rosji, określił inwestycje Gazpromu jako niekorzystne dla akcjonariuszy, natomiast bardzo korzystne dla poddostawców i kontraktorów. Czyli jednym słowem, kto się już miał wzbogacić na Nord Stream 1, 2 już się wzbogacił, to znaczy dostarczył rury, zainkasował pieniądze. I mówimy tu właśnie między innymi o Rotenbergach. Oni również kilka swoich spółek, które były pod wykonawcami czy dostawcami Gazpromu, sprzedał temu koncernowi za bardzo korzystne sumy. I tak jak powiedziałem, no, nawet analitycy bankowi ze Sberbanku zauważyli to, no i potem była straszna afera z tym. Szef Sberbanku musiał osobiście przepraszać wszystkich Millera z Gazpromu i ci analitycy no niestety zostali zwolnieni właśnie za to, przy czym to trzeba podkreślić, że to nie był jakiś, powiedzmy, ten raport jest zresztą dostępny, łatwy do znalezienia w sieci w wersji anglojęzycznej, nie był jakiś atak polityczny albo krytyka systemu rosyjskiego, po prostu z perspektywy biznesowej, ekonomicznej, oszacowanie opłacalności inwestycji w gazociągi przez Gazprom, czy też kondycji też innych spółek, takich jak Łukoil. Więc to jest też dobry komentarz pochodzący już z samej Rosji, dotyczący dzieci Kremla i ich znaczenia. Ja się zastanawiam, czy ci analitycy to byli młodzi ludzie niezwiązani z elitami władzy i wykształceni porządnie i piszący uczciwe analizy, no ale nie dziwi mnie, że zostali zwolnieni.
Ale a to wszystko ciekawe historie wychodzą. Mamy dzieci nie tylko w elicie władzy, ale też w elicie biznesowej. Okazuje się, że ten system władzy dzieli się zyskami nie tylko z elitą, ale także z dziećmi. I jakby świadomość mamy taką, że jakby państwo karmi swoim dobrem tych, którzy na to zasługują, czyli te wąskie elity plus dzieci Kremla, czyli tą młodszą generację. Ale to chyba jest takie, prawda, standardowe w rosyjskiej władzy, czyli taki system karmienia elit. Ale Bartku mówiłeś o, nie chcę powiedzieć, moich ulubionych Rotenbergach, bo Rotenbergowie też się pojawiają zresztą w różnych historiach, między innymi pamiętamy takiego bardzo znanego, popularnego i głośnego w mediach gubernatora Chabarowska, który, jak się okazuje, traci, siedząc w więzieniu, nie on, tylko jego żona, to są, prawda, pewne układy, jej wspólnicy tracą majątek, między innymi na rzecz tego właśnie Rotenberga, który wcześniej ich wspierał, a teraz wygryza, więc jakby nie ma sentymentów. W całym tym oceanie wielkie ryby pożerają małe ryby. I więc jakby system działa bardzo sprawnie. On jest, to, że patologiczny, to jest jedno, natomiast działa bardzo, bardzo skutecznie. Agnieszko, ale ja, ponieważ Bartek jakby poszedł głębiej i my też pójdźmy głębiej w case'y, Bartek wymienił już jedno nazwisko, Putin, ale to jest nie jeden Putin, oprócz tego sami wiecie kogo, który pojawia się właśnie w kontekście dzieci Kremla, czy w ogóle elit 2.0. Kim jest Roman Putin? Bo o nim także było głośno. Czy to jest dziecko Kremla? No według nas tak i chyba się w ten sposób reklamuje, bo znaczy to jest dla nas bardzo ciekawy i taki zabawny dość case, dlatego że Roman Putin jest synem kuzyna Putina, Igora, i Roman Putin prowadzi firmę. Uwaga, nazywa się Putin Consulting. I można spokojnie mocny sobie, brand. Tak, mocny brand, i można sobie to wyczytać, znaleźć i spróbować się skontaktować. Dlatego że reklamuje się w ten sposób, że biznes w Rosji jest, wiadomo, jest trudny, można stracić majątek i tak dalej, ale nasza firma typu właśnie Putin Consulting jest w stanie w tym pomóc. I informacja o tym, kim jest Roman Putin. No i pierwsza informacja o tym, kim jest Roman Putin, to, że ma bardzo bliskie powiązane z tym właśnie Władimirem Putinem. I to jest pierwsze zdanie opisujące Romana Putina, czyli właśnie kuzyna. Więc oni, te dzieci też korzystają z profitów, które daje im system, czyli właśnie nietykalność, ucho do władzy, a przez to możliwość zarabiania ogromnych pieniędzy, bo dodajmy, że ta oczywiście firma jest i strona jest w języku angielskim, więc ona nie jest skierowana do wewnątrz, tylko na zewnątrz, więc jeżeli, tak jak mówił Bartek, że władza w Rosji nie tyle daje pieniądze, nie tyle dają władzę, tylko odwrotnie, masz władzę, jesteś blisko ucha prezesa, to też masz pieniądze, bezpieczeństwo i tak dalej. Ale znowuż, jak stracisz ten szacunek, możliwość bycia blisko Putina, możesz stracić wszystko. Tak jak Furgał, który stracił w tym momencie wolność, a być może także w przyszłości bezpieczeństwo. Więc te powiązania są duże, a wspominając o Gennadii, bo my w ogóle zaczynamy nasz raport od Gennadija Timczenki, dlatego że on kiedyś powiedział takie zdanie, że rodzice powinni wykształcić swoje dzieci, a potem niech już sobie radzą same. Tylko że żaden przez nas zidentyfikowanych osób bardzo blisko Putina nie spełnia tych kryteriów. Czyli nikt tak naprawdę nie zostawia dzieci samych sobie. Siergiej Ławrow chociażby,
ponieważ był dyplomatą i podróżował po świecie, to jego córka wychowywała się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, studiowała w Stanach Zjednoczonych, też studiowała w London School of Economics w Londynie. Tam poznała swojego męża, wspomnianego już Vinokurova, który zrobił potem fascynującą karierę w farmaceutyce i nie tylko. Ale ona właśnie zawsze mówiła, że nikt będzie chciała mieć męża innego niż Rosjanin. I ona, można powiedzieć, że jest trochę poza systemem tego karmienia, bo ona prowadzi taką galerię sztuki dla takich startupów rosyjskich, to znaczy jeżeli jakiś artysta chce wypłynąć, malarz bądź coś takiego, to ona takie pomaga, konsultuje. Więc ona jakby trochę jest obok, ale znowuż właśnie zięć potrafi całkiem nieźle sobie z tego systemu czerpać korzyści i pozycje. Z kolei, jeżeli chodzi jeszcze o Gennadiju Timczence, jeżeli już jesteśmy przy nim, no to też w momencie, kiedy świat nałożył sankcje na Rosję, to po pierwsze Gennadij Timczenko przekazał część swoich aktywów na swoją córkę po to, żeby właśnie uniknąć części sankcji. Poza tym w Rosji przyjęto specjalną ustawę, która zresztą była nazywana ustawą Timczenki, która, uwaga, pozwalała wypłacać osobom, oligarchom, którzy stracili na Zachodzie w wyniku sankcji swoje aktywa, ekwiwalenty za to, że stracili pieniądze. Czyli inaczej mówiąc, no to jest taki właśnie system klanowo-mafijny, który wykorzystuje pieniądze z budżetu po to, żeby rekompensować straty, które ponieśli w wyniku działań politycznych Władimira Putina. Bo to jest ważne, że Władimir Putin owszem trzyma wszystko w jednym ręku, ale musi to cały czas dostarczać świeżej krwi, tego torciku, dokładać tym swoim bliskim, ale także ich rodzinom, no bo system właśnie działa na takich zasadach właśnie klanowo-mafijnych. Ja ostatnio nawet doczytałam, chociaż tutaj czasem są rozbieżne doniesienia, to akurat chyba Boston Consulting zatweetowało ostatnio, że 40% majątku rosyjskiego znajduje się w rękach 500 osób. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, jakby nie znam szczegółów, tak mi się po prostu wyświetliło, to trzeba zgłębić, ale tak się zastanawiam i tutaj pytanie, Bartku, do ciebie, bo zresztą nawiązuje do tego, o czym powiedziała Agnieszka. Dzieci Kremla jako część elity, Agnieszka już nawiązała, ja zaraz o to dopytam, funkcjonują nie tylko w Rosji. Jak wygląda funkcjonowanie dzieci Kremla za granicą Rosji? Bo my wiemy, że wyciekają nie tylko pieniądze, które są lokowane w rajach podatkowych, wyciekają także, czyli próbują zdobywać drugie obywatelstwo, także oligarchowie, bo kto wie, czy się noga któremuś nie podwinie, a Londongrad, czyli London City, jest pełne takich oligarchów, którzy musieli nie to, że uciekać, ale szukać takiego bezpiecznego schronienia przed egzekutywą rosyjską. Oni szukają dobrych miejsc do życia i to są często te największe, najbardziej imponujące metropolie zachodnie. Czasem jest to także Izrael, który daje profity już takie twarde związane z bezpieczeństwem, czyli nie tylko paszport, ale także gwarancję tego, że państwo Izrael nie wydaje swoich obywateli i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w takim razie z perspektywy zagranicy? Bo to, że są w Rosji, to już sobie omówiliśmy, ale oni także funkcjonują w świecie. Tak, jeżeli chodzi o tego tweeta Boston Consulting, oczywiście nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale nie jest to niemożliwe. O, tak, widząc te istniejące, powiedzmy, schemy korupcyjne i tak dalej. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie za granicą, to schemat jest dość prosty, to znaczy tu kradniemy, tam wydajemy, prawda? To znaczy to, co udaje się zgromadzić w Rosji, jest
nie tylko wydawane, ale też lokowane po to, żeby zabezpieczyć właśnie te majątki na Zachodzie. No dlaczego? Ponieważ te elity wiedzą, że w każdej chwili mogą stracić swój majątek i o ile ktoś taki jak Gennady Timchenko czy Igor Sieczyń, powiedzmy, mogą być bardziej pewni swego, bo jednak są bardzo blisko też centrum, bardzo blisko Putina, więc ewentualnie kompletna wymiana elit czy przejęcie władzy przez inny klan może im zagrozić. O tyle ciekawe jest spojrzenie też na tych, na te, powiedzmy, niższe szarże czy mniej znaczących oligarchów, urzędników, biznesmenów. Oni się boją nie tyle, to znaczy nie policji, sądów w takim znaczeniu, że mogą zostać skazani za coś nielegalnego, znaczy oczywiście robią coś nielegalnego, kradną, przyjmują łapówki, ale to, że po prostu większe ryby, tak jak mówiłaś, mogą je zjeść, więc to wyprowadzanie majątku z Rosji ma też taki cel, to zresztą przy okazji ratowania, podczas kryzysu ratowania systemu bankowego na Cyprze, kiedy tam depozyty zostały wykorzystane do ratowania banków, Dmitrij Miedwiediew wówczas powiedział, że to jest rabowanie zrabowanego, czyli powiedział, że majątki Rosjan, którzy tam mają obywatelstwo Cypru, czy lokują tam swoje majątki, jest właśnie skradzione, wyprowadzone z Rosji, a też jestem prawie pewien, że mówił to Miedwiediew nie w trosce o praworządność, tylko właśnie ludzie tacy jak Timchenko czy bracia Rotenberg woleliby położyć rękę na tych pieniądzach. I jaki to ma, więc mamy tutaj pewien trend, pewne zjawisko, też oczywiście sam Timchenko ma willę nad Jeziorem Genewskim i inni oligarchowie, ale jakie to ma znaczenie międzynarodowe i zagraniczne? No, te są, można powiedzmy tu, możemy mówić o kilku przypadkach. Są dzieci Kremla, które służą ukrywaniu majątku właśnie, czy które edukują się na Zachodzie, następnie wracają do Rosji, znając już ten zachodni świat, jego instytucje i tak dalej, ale to nie prowadzi do westernizacji Rosji. To znaczy oni, co robią z tą wiedzą, wchodzą w rosyjski system, więc może za 5, 10, 15 lat zachodni politycy będą mieli do czynienia z bardziej obytymi politykami, znającymi, powiedzmy, europejskie salony, czy to, jak funkcjonuje ten świat zachodni, natomiast nie mniej wrodzy wobec państw zachodnich i nadal petryfikujący te niekorzystne zjawiska w Rosji. Też interesującym tą sprawą jest Liza Pieskowa, czyli córka rzecznika Kremla, która od lat przebywa za granicą we Francji. Tam zresztą się uczy, natomiast jeżeli prześledzimy, tutaj na chwilę nawiążę do tego, o czym mówiliśmy, o rubrykach plotkarskich, warto też śledzić jej media społecznościowe, Instagram, gdzie widać, że ona bardzo, powiedzmy, w bardzo napastliwy czy agresywny sposób wypowiadała się też o prodemokratycznych demonstracjach w Rosji, no i była również wykorzystywana, czy sama weszła w rolę takiego narzędzia legitymizującego politykę zagraniczną Rosji, bo odwiedzała między innymi anektowany przez Rosję nielegalnie Krym, stocznie tam zachwalała właśnie gospodarkę Krymu pod rządami Rosji itd., itd. Więc tu no, mógłbym jeszcze wymieniać, moglibyśmy nazwiska, natomiast to jest iluzja, że właśnie edukacja zachodnia, czy nawet trzymanie pieniędzy na Zachodzie wpłynie pozytywnie na Rosję. A już myślałam, że Dmitrij Pieskow kiedyś ustąpi. Okazuje się, że urząd rzecznika Kremla też jest dziedziczny.
tak to wygląda. Ja nie wiem, jak to się skończy, ale tak mi pachnie, że będziemy mieli także Pieskowa 2.0. No pamiętajmy, że Pieskow ma 5 dzieci, a 3 żonę, więc w tych sprawach jest dość ambitny. Ale tak, jeden syn jego, to tak, żeby potwierdzić tezę, co mówił Bartek, jeden syn Nikolaj Hollis, tak, dobrze pamiętam, wrócił Anglia. Do kraju z Londynu, z kształcenia się właśnie w Wielkiej Brytanii. Najpierw był w armii, a potem zasilił rosyjską telewizję RT. Czyli to, co rozmawialiśmy o tym, że oni wracają, oni się kształcą na Zachodzie, wracają i petryfikują system, który istnieje w Rosji. Przepraszam, RT, czyli Russia Today po prostu. I czyli... Tak, dawna Russia Today, czyli ten najważniejszy program telewizyjny, stacja telewizyjna, która jest rozpowszechnia różne rodzaje propagandy, dezinformacji, o których rozmawialiśmy miesiąc temu. Ale z kolei Lisa Pieskowa wspomniana, no to ona też jest ciekawą postacią w naszym raporcie, dlatego że ona nie tylko mieszka właśnie we Francji, w Paryżu, a jest bardzo social media taka aktywna, ma chyba 9000 followersów na Instagramie, bardzo chętnie się fotografuje, ale to, co było ważne, to, że miała półroczny staż w Parlamencie Europejskim. I to wywołało dużą burzę, czy my rzeczywiście jako instytucje demokratyczne, europejskie, no jesteśmy gotowi na te wpływy rosyjskich proxy w naszych gremiach politycznych. Ona, owszem, tam było mówione, że ona nie ma dostępu do dokumentów tajnych i tak dalej, ale sam fakt, że pracowała w Parlamencie Europejskim, z ramienia zresztą takiego bardzo polityka francuskiego, bardzo takiego nastawionego prorosyjsko, właśnie on uważał, że Krym należy do Rosji i tak dalej, jeździł tam na miejsce, więc ona w pewien sposób legitymizowała także jego. I to, co było istotne w czasie jeszcze, kiedy we Francji były demonstracje żółtych kamizelek, no to ona dość mocno też się wypowiadała na temat tego, że gdyby tutaj rządził mój ojciec, to on by ich wszystkich na asfalcie rozjechał i byłoby po problemie. I właśnie ona ma takie dziwne swoje opinie, które no zyskują duży zasięg, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i to, o czym mówił jeszcze Bartek, to też jeden z synów Czemezowa, takiego właśnie dyrektora, który zajmuje się Rostechem, czyli taką technologicznym konglomeratem Rosji, posiadający ogromne pieniądze, no to w Panama Papers, czyli tej aferze pokazującej, że właśnie bogacze trzymają swoje pieniądze na różnych offshore'ach, gdzieś w bankach z podstawionymi osobami, tam po prostu unikają podatków, no to jego syn właśnie Stanisław Czemezow był tym, który wypłynął jako z nazwiska i imienia osoby, która właśnie ukrywała pieniądze swojego rodzica poza granicami kraju. Więc ja tu się zgodzę, że cały proces westernizacji, czyli takiego założenia, że jeżeli będą tutaj mieli nasze swoje majątki, to my mamy na nich wpływ, to jest w pewien sposób złudne, bo z jednej strony możemy nakładać sankcje, zamrażać te majątki tutaj, to jest jakieś tam narzędzie wpływu i to się dzieje, ale nie widać, żeby to zmieniało postępowanie władz rosyjskich. No i to, o czym też mówiłam, czyli że z budżetu sobie rekompensują te straty, które wynikają z tytułu właśnie zamrażania aktywów na Zachodzie. A druga rzecz z tą edukacją. Myśmy się długo nad tym pochylali, bo w sumie to jest dobra rzecz, edukować Rosjan, Białorusinów, Ukraińców na Zachodzie, tylko że to nie dotyczy elity władzy, to nie dotyczy dzieci Kremla, bo mieliśmy też kilka wywiadów z dyplomatami, którzy potwierdzali nasze tezy, że osoby, które właśnie studiują z tej wąskiej grupy elity władzy, bo nie mówimy o wszystkich Rosjanach, czy wszystkich Białorusinach, czy wszystkich Ukraińcach, nie trzeba traktować jako tych, którzy mają umacniać system polityczny w tych państwach, w szczególności w Rosji i Białorusi,
Tylko po prostu edukacja super, wyjazdy super, to zbliża społeczeństwa. Tylko że ta wąska grupa, te dzieci Kremla, to po prostu edukują się na zagranicą po to, żeby umacniać system wewnętrzny i raczej są emisariuszami interesów Rosji, niż Zachód jest potem w jakikolwiek sposób ma możliwość wpływania na to, co dzieje się wewnątrz rosyjskie elity, bo takie założenia były. Jeżeli będziemy mieć kontakty z młodymi, z elity, no to w jakiś sposób będziemy wpływać na to, co robią ich rodzice. No i jest zupełnie odwrotnie. Tu, jeśli mogę? Dodać, tak. Tak, tu od razu, jeżeli pojawił się ten wątek, jeszcze Aga wyjaśniła te ciekawe kwestie związane z edukacją i wpływami Zachodu, to warto od razu skontrować pewną narrację, to mianowicie mówieniu o karaniu dzieci za grzechy swoich rodziców, bo to często się pojawia, to jest zresztą takie nośne hasło, którymi stara się podważać całą linię argumentacji, którą, jak myślę, tu dość wiarygodnie zaprezentowaliśmy. Nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób piętnować kogoś za to, że jest czyimś dzieckiem. My tu mówimy o dzieciach, które czerpią wyraźne, konkretne korzyści z bycia w centrum tego systemu, które mają nie tylko korzyści finansowe, ale też znaczące wpływy. Tutaj mogę podać konkretny przykład, na przykład synów prokuratora generalnego Czajki, którzy też realizowali się w wielu biznesach, od budowy dróg po sprzątanie ulic, gdzie po prostu prokuratura wszczynała postępowania przeciw ich konkurentom, którzy stawali również do przetargów, kiedy się wycofywali, to wówczas te sprawy były umarzane. Mówimy tutaj właśnie o dzieciach, które są filarem systemu i należy tego typu praktyki czy napiętnować, czy zająć się nimi z perspektywy również politycznej, bezpieczeństwa dla krajów Zachodu, nie dlatego, że to są dzieci tej elity, ale dlatego, że one są pasem transmisyjnym rosyjskich interesów, dlatego, że pomagają prać brudne pieniądze, pomagają je ukrywać w rajach podatkowych lub dlatego, że wiąże się to z bardzo, bardzo realną bardzo realnym ryzykiem szpiegostwa. No, czy potrafimy sobie wyobrazić, żeby asystentem, asystentką któregoś z ważnych posłów do Dumy była córka, nie wiem, rzecznika Białego Domu albo Pałacu Elizejskiego? No nie, a jeżeli by ktoś taki był asystentem, to raczej byłby rozpracowywany przez rosyjskie służby, a nie na odwrót, więc o tym warto pamiętać i właśnie to jest też duże wyzwanie dla państw Europy, państw NATO, Unii Europejskiej, co robić z tymi wpływami rosyjskimi. I okazuje się, że jeżeli my jako Zachód liczymy na westernizację Rosji, to nie dostrzegamy tego, że Rosja, tak jak powiedziałaś, Agnieszko, za sprawą także tych młodych, prawda, oficjalnie... Isternizuje Zachód. Tak jest. Serdecznie bardzo wam dziękuję, bo mam wrażenie, że w jakiś sposób, jeżeli nie wyczerpaliśmy, to przynajmniej zaznaczyliśmy pewien obszar tego, jak można patrzeć na politykę rosyjską w kontekście ciągłości, bo to jest to, co cały czas nas nurtuje, co później, co dalej. Więc wyjaśniliście, co dalej. Jest Kreml 2.0, są elity władzy 2.0, są elity biznesowe 2.0. Będziemy mówili raczej o ewidentnie ciągłości w takim nawet personalnej strukturze władzy rosyjskiej. Ale ja mam tak jeszcze bardzo konkretne do was pytanie na koniec. Jaki będzie następny raport? No to dotknęłaś bardzo takiego wrażliwego tematu. Ja widziałam, bo natychmiast się skonsultowaliście wzrokiem, więc ja... I chyba nawet będziemy wspólnie to robić, ale nie powiemy jeszcze, gdzie i czego dotyczyć, ale będzie dotyczył prania brudnych pieniędzy. Och, to... ponieważ ja znana jestem z szantażu emocjonalnego, do którego się przyznaję i się nie wypieram,
Czy możemy się umówić, że jak napiszecie, to zagościcie na tych dwóch kanapach? Jeśli nie w tej sali, to w Nowej Pięknej, która tak zerkam na realizatora, mastermindera, który czuwa nad naszym spotkaniem z ramienia biblioteki. Czy możecie mi obiecać, że postaracie się o to, żeby jednak także poopowiadać o nie tylko Panama Papers, Paradise Papers, innych papers, offshore'ach i tak dalej, ale moglibyśmy albo wy moglibyście tak naprawdę przedstawić wasz nowy raport, nie wiem, w przeciągu roku zakładam, bo to już nie trzeba będzie takich studiów dwuletnich prowadzić, także na Koszykowej. Kiedy się ukaże, to poopowiadamy. Ja myślę, że wtedy będzie stała kolejka do was z prośbą o komentowanie, ale ja sobie zarzekam prawo pierwszeństwa w tej kolejce. Masz, od razu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że byliście z nami, że słuchaliście zresztą szalenie ciekawego wykładu, bo to jest wiedza bardzo insajderska, ale o tym trzeba mówić, warto mówić, bo to są realia polityki rosyjskiej. Realia polityki rosyjskiej to także pieniądze i o tym będziemy rozmawiali w przyszłości. Ja bardzo serdecznie wam dziękuję. Liczę na zaś, zrobiliście mi naprawdę duży apetyt na pranie brudnych pieniędzy w Rosji, bo to bardzo ciekawy wątek. Jesteśmy umówieni. Ja państwa zapraszam nie obiecuję, że w czerwcu, bo za moment koniec roku szkolnego, koniec roku akademickiego, więc jeżeli nie zobaczymy się w czerwcu, to mam nadzieję i tak liczę nawet nie na szefostwo biblioteki, ale w ogóle na system zdrowotny państwa, że nie będzie czwartej fali pandemii i będziemy mogli się po wakacjach zobaczyć, także na żywo, nie tylko tak jak dzisiaj w zasadzie w trójkę, w czwórkę i bez publiczności, ale także online'owo z państwem, ale już z naszymi gośćmi, bo wiem, że przyjaciele Koszykowej tęsknią i też chcieliby brać udział w naszych spotkaniach. Ja bardzo serdecznie dziękuję za bycie z nami, a wam za przyjęcie zaproszenia i liczę na to, że nie odmówicie kolejnym. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu również i zapraszamy na Koszykową. Dziękuję państwu i do zobaczenia.